Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, serdecznie witam Państwa. Pani prezes, chcę dzisiaj z panią porozmawiać troszeczkę nie jako prezesem stowarzyszenia, tylko bardziej jako pacjentką, która pewnie też chodzi do lekarza, tak? Bo każdy z nas gdzieś tam choruje, każdy z nas potrzebuje tej porady czasami lekarskiej. I tak sobie myślę, że lekceważymy swoje zdrowie, bo z jednej strony albo nie chodzimy do lekarza, bo on nam zaraz nie wiadomo ile chorób wynajmie, albo w ogóle nie chodzimy do lekarza, bo a co on mi pomoże? Co, zna się na tym? Być może to jest pokłosie tego, że czasami po 3-4 miesiące chodzimy z przeziębieniem i być może niedobre diagnozy są i po prostu nas nie leczy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czy tak rzeczywiście jest z Polakami? To znaczy się tak, chyba tak. My właściwie idziemy wtedy do lekarza, kiedy nam już coś bardzo dolega. Tak jak pan powiedział, wspomniał przeziębienie, nauczyliśmy się sami leczyć i leczymy się, wydaje nam się, bardzo skutecznie, ale tylko do pewnego czasu. Tabletki na przeziębienie, czy wszelkie, w tej chwili jest taka olbrzymia dostępność przeróżnych medykamentów cudownych, które nas uzdrawiają, więc korzystamy z tego bez udziału lekarza. Ale to jest chyba najgorsze, co może być. My naprawdę powinniśmy sobie wszyscy uświadomić jedno, że należy chociaż raz w roku, jeżeli jesteśmy w ogóle zdrowi, przebadać się, iść i sobie zrobić kompleksowe badania. Nie oczekujmy to, że nas od razu wszyscy przyjmą, prawda, z otwartymi rękoma, bo tak nie jest, ale uważam, że nasza świadomość każdego z nas, każdego człowieka powinna być taka, że to my powinniśmy zadbać o swoje zdrowie, bo nikt o nie nie zadba. Sugeruje pani prezes, że jeżeli jesteśmy zdrowi, to może być to podejrzane, że trzeba jednak zrobić te badania kontrolne takie? Ja uważam, że tak. To taki nawyk powinien być. Powinniśmy sobie raz w roku zrobić prezent. Prezent czy imieninowy, czy urodzinowy, jak go nazwiemy. Prezent zdrowia, dla naszego zdrowia. Po to, żeby, pamiętajmy, że lepiej jest zapobiegać, niż później leczyć. Niestety, to są statystyki, ale i też rzeczywistość, że trafiamy do lekarzy za późno. No tak, dokładnie, ale w każdym razie tak sobie myślę, tak technologia poszła do przodu, wystarczy założyć jakiś mądry zegarek, on nam zmierzy ciśnienie, jeżeli tam za dużo będzie uderzeń na minutę serca, to od razu zegarek nam powie, że w zasadzie już te teleporady chyba już nie są tak skuteczne, jak te urządzenia wszelakie, które gdzieś tam przy sobie nosimy. No myślę, że nie zgadzam się absolutnie z tymi cudownymi nowościami, jednak trzeba zadbać o siebie, bo faktycznie poruszył pan tu bardzo ważny w międzyczasie temat teleporady, które chyba są najgorsze, co mogło nas w ogóle w takim XXI wieku spotkać. To jest niedopuszczalne i przede wszystkim bardzo niedobre. Bo pamiętajmy, że my nie umiemy lekarzowi przekazać to, co nam dolega tak naprawdę. Każdy z nas ma zupełnie inny próg bólu, inaczej możemy wszystko zinterpretować, a jeżeli nie zostaniemy bezpośrednio zdiagnozowani, zobaczeni, zbadani przez lekarza, więc później są niestety przykre skutki tego. No tak, 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, inicjuje on Miesiąc Zdrowia. Pani jest ogólnie zadowolona z polskiego systemu tutaj, jeśli chodzi o zdrowie, o leczenie? Pytam, co myślę, że to chyba nikt w Polsce, żadna osoba nie jest w 100% zadowolona i myślę, że sami lekarze również nie są zadowoleni, bo często mają troszeczkę jakby te ręce związane, tak? Czyli nie ma takiej bezpośredniej, takiej 100% możliwości leczenia pacjenta. Są przeróżne kruczki takie, gdzie są przydziały, tak, z tego możemy skorzystać, możemy dać pacjentowi innych rzeczy już nie możemy, więc chyba to jest najgorsze, co może być. Życzyłabym sobie, jeżeli jestem właśnie święto, się rozpoczyna Miesiąc Zdrowia, więc tym bardziej, żeby może ci decydenci, którzy rządzą, którzy mówią, żeby ta służba zdrowia była bardziej doposażona, bardziej dofinansowana. Rozumiem, że pacjent niezadowolony, lekarz niezadowolony, czyli rząd najważniejsze, że jest zadowolony z tego systemu.
Płacimy coraz więcej za zdrowie, a i tak chyba chodzimy prywatnie do lekarza. I nie wiem skąd ta wiara, że jak prywatnie zapłacimy, to ten lekarz przynajmniej może uprzejmy będzie dla nas, może proszę bardzo, niech pan siądzie tutaj, zaraz panu wyjaśnię, jakie badania będę robić, niż jeżeli pójdziemy na NFZ. Pamiętam co, miałam takie spotkanie niedawno, gdzie jeden z profesorów wypowiedział się, i to zapamiętałam te słowa, który wyraźnie powiedział tak, że my jako społeczeństwo przez całe życie płacimy składki, tak? Płacimy składki zdrowotne, więc powinniśmy być leczeni. On na tą kasę chorych, tak? Czyli nie jest, chyba nie ma nic bardziej innego, że jak pójdziemy prywatnie, to będziemy inaczej leczeni. Oczywiście, będziemy sympatycznie. Ale ta obsługa pani Elu jest inna trochę, no niech mi pani wierzy. No też gdzieś tam czasami chodzę, czy nawet i prywatnie, bo nie chcę czekać pół roku na jakieś badania i widzę, że ten lekarz jakby za pieniądze jest bardziej uprzejmy do mnie niż ten, który przyjmuje w ośrodku. No tak mi się wydaje. Nie mówię, że ten w ośrodku to jest niegrzeczny, czy źle się zachowuje, tylko widzę większą uprzejmość prywatnie. To znaczy się myślę, że ma pan rację. Tak, tak, bo idziemy i wtedy zupełnie czasami ma czas, chociaż proszę mi wierzyć, że prywatnie też są wyliczone co do minuty jakby spotkanie z pacjentem. Bo to jest pieniądz, proszę pani, bo to jest tak, pieniądz. Tak, ale czeka następny i też za dużo tego czasu nam nie poświęci. To są wszystko wyznaczone minuty co do minuty, ale uważam, to jest chyba najbardziej mylne w naszym podejściu, podejściu pacjenta, którzy uważamy, że jak pójdziemy i zapłacimy prywatnie, to będziemy lepiej i skuteczniej leczeni. Nie, jesteśmy, jednakowo powinniśmy być leczeni i tu, ja życzę wszystkim lekarzom w tej trudnej sytuacji, jaką mają, gdzie muszą tak bardzo dużo, jeżeli chodzi na kasę chorych, czyli na Narodowy Fundusz, przyjmować dosyć dużo pacjentów, bo takie są limity, że często jest może i zmęczony, ale tylko się tak zastanawiam, bo jeszcze raz powrócę do słów tego profesora, który powiedział, tak? Czyli powiedziałam, że płacimy składki i on mówi, że jemu jest ciężko czasami powiedzieć pacjentowi, że musi zapłacić komercyjnie u niego, tak? Czy za operację, czy to on mówi, że to jest dla niego tak nieetyczne. No, ale nie ma innych możliwości, no bo musi też jakoś utrzymać swój zespół, swoją klinikę i tak dalej. Ale mówię, powinno być naprawdę zupełnie inaczej. My naprawdę powinniśmy mieć odpowiednią dostępność i tą dostępność właśnie na Narodowy Fundusz. No tak, ale ta dostępność, z tą dostępnością to jest różnie, bo tak czytam, najdłużej pacjenci muszą czekać na świadczenia w dziedzinie ortopedii i traumatologii, narządu ruchu, gdzie średni czas oczekiwania to jest 10,5 miesiąca. Najkrócej czekamy na wizytę u onkologa mimo wszystko i jeszcze tutaj jest neonatologia i urologia dziecięca, tutaj najkrócej czekamy. Tak, no przede wszystkim jeżeli chodzi o onkologię, wiadomo, że tu się też liczy czas, tak? Czyli dobrze, że pacjenci są szybko diagnozowani i czekamy. Ja jeszcze bym tylko dodała, co to pan powiedział, oczywiście onkolodzy nas przyjmą i szybciutko jesteśmy diagnozowani, ale pamiętajmy, żeby onkolog nas odpowiednio zaczął leczyć, to musi mieć zrobioną diagnostykę, pełną diagnostykę i ta diagnostyka, żeby była szybko zrobiona, a tu niestety zaczynają się już schody. Tak? Czyli co z tego, że się dostaniemy do onkologa, on może już nam coś by mógł zaaplikować, bo mniej więcej już z doświadczenia wie, ale niestety potrzebna jest ta diagnostyka. No i tu już się zaczynają niestety schody i często czekamy na wyniki za długo. I to się później wydłuża i stajemy się z pacjenta, który by mógł być wyleczony i faktycznie powracać szybciutko do zdrowia, stajemy się pacjentami paliatywnymi. Tak, czyli to już jest zupełnie, jest ciężko, bo tylko pozostaje leczenie, no i czekanie. Jak na jakieś badanie chociażby, tak? Bardzo mi się podoba system zdrowia na Kubie, bo nie wiem, czy pani wie, że jeżeli pacjent trafia nawet z poważną jakąś chorobą, to ten lekarz, on już go umawia na konkretną datę. Pójdzie pani do tego lekarza, do tego. A u nas pacjent, jak trafi do tego lekarza pierwszego kontaktu, to potem sam sobie musi radzić. Musi szukać, musi no, mieć internet, żeby szybciutko gdzieś tam znaleźć do kogo. I najczęściej to albo wyjeżdża z Częstochowy, albo szuka gdzieś indziej. Łódź, Katowice, Warszawa, Wrocław, może Poznań. Wie pan co, właśnie teraz jak mieliśmy takie spotkanie liderów pacjentów, właśnie
rozmawialiśmy o tym problemie, mówiliśmy też również, poruszaliśmy to, że powinno być taka pełna, to co Pan powiedział, tak kompleksowo, czyli pacjent, który trafi się do lekarza pierwszego kontaktu, on już powinien wiedzieć, gdzie dalej może iść. Tak? Bo tak się czujemy jak w supermarkecie. Co miesiąc przestawiane są towary i przecież cukier tutaj stał, a teraz muszę chodzić po całym sklepie, żeby znaleźć, gdzie oni go przestawili. Tak samo jest z tym lekarzem. No jest i właśnie dlatego myślę, aby ten system się faktycznie zmienił i tak był, żeby była ta dostępność pokazana. Ja mogę powiedzieć na zasadzie tego moich schorzeń, które mam, tak? Czyli jeżeli chodzi o piersi czy jeszcze inne schorzenia, najważniejsze to jest to, żeby pacjent miał pokazaną drogę, tak? Czyli żeby wiedział, gdzie ma się udać i faktycznie, żeby taka sieć była pokazana i od razu podana. Urząd myśli, mieliśmy takie ostatnie spotkanie również pacjentów, gdzie ma powstać aplikacja taka, aplikacja, gdzie pacjent może skorzystać z profilaktyki, ale przede wszystkim, żeby polega to na tym, żeby wiedział, gdzie dalej ma się udać. Znowu następne coś powstanie, ale czy to będzie skuteczne? U nas nie ma odpowiedniej koordynacji, tak? Czyli żeby to wszystko szło tak, jak powinno być. Tak jak Pan powiedział, że jeżeli kliknie lekarz pierwszego kontaktu, to dalej, żeby to szło. I żeby ten pacjent faktycznie był zaraz przyjęty tam, gdzie ma trafić. Albo żeby wiedział, gdzie ma trafić, a nie szukać na przykład z prześwietleniem. Niech Pan idzie na Kościuszki, na Worcela, no nie wiem, gdzie Pani chce, niech Pani sobie znajdzie kolejkę. No i zaczyna się dzwonienie. Braki kadrowe osobiście mnie bardzo przerażają, jeśli chodzi o medyków. Średnia wieku to już prawie tam 60 lat, zdaje się, tak? Za chwilę będziemy mieć poważny problem z lekarzami, bo tych lekarzy jest coraz mniej. No właśnie, wie Pan, to tak jak lekarzy jest coraz mniej, ale przede wszystkim również pielęgniarek. Mhm. Zobaczmy, do czego doszło, że nagle zostały zlikwidowane szkoły pielęgniarskie, tak? Bo nie myśleliśmy o tym, że będą potrzebne. Jak to? Całe życie służba zdrowia jest nam będzie i była i zawsze będzie nam potrzebna. I do czego dochodzi? To, co Pan powiedział, faktycznie. Lekarze są coraz starsi. Pamiętajmy, że też już mniej troszeczkę wydolni. Tak? A społeczeństwo też się starzeje, czyli tych chorych będzie coraz więcej, jakby nie patrzeć. Tak jest. Ja tu, jak Pan wspomniał o tym, że uciekamy z Częstochowy do innych miast, bo boimy się, że będziemy tutaj źle leczeni, że jesteśmy jakby nie zaopiekowani odpowiednio. Najgorsze w tym wszystkim, to mogę powiedzieć, że my uciekamy, a czas leczenia się wydłuża, tak? Dokładnie. Zaufajmy lekarzowi, który już nam podał tą diagnozę, to my mamy naprawdę w naszym rynku dobrych lekarzy. Chciałabym, żeby w końcu ten mit tych złych przesądów mówiony, że lekarz jest częstochowski niedouczony, nie jest fachowcem, to nie ma nic bardziej mylnego. To są krzywdzące słowa, ale tak jak pojedziemy, czy pojedziemy, tak jak Pan powiedział, Łódź, Gliwice czy Warszawa, najgorsze jak kolega o koledze mówi coś złego, tak? Dobrze, bo my myślimy, każdy z nas tak myśli, ja sama tak myślałam, że jak pojadę do Łodzi, będę lepiej. Do tej pory dziękuję profesorowi, który powiedział, żebym wróciła do Częstochowy, że byłam dobrze zdiagnozowana, dobrze zoperowana, tylko trzeba po prostu zastosować odpowiednie leczenie. I to jest ważne. Nie uciekajmy, zaufajmy, a nasi lekarze niech po prostu robią wszystko, żeby nas leczyć, żeby nas postawić na nogi. No właśnie, a z czego wynika, wie Pani, taki fakt, że jadę jednak do Katowic i tam zaczynam się leczyć i no mam wyniki szczęstowe. Nie. Te wyniki proszę sobie do kosza wyrzucić, proszę u nas zrobić wyniki. No właśnie, czy lekarze na Śląsku nie wierzą w wyniki tutaj częstochowskich medyków? No właśnie, wie Pan, to powiedziałam wcześniej, że mnie to bardzo zadziwia i tak jakaś nie mogę tego zrozumieć, że tak jest. Ale prawdą jest, tak? Prawdą jest, że oni nie respektują częstochowskich wyników. Ale wie Pan, co tu muszę jeszcze inaczej powiedzieć, ponieważ jako pacjent i jako organizacja, która działa bardzo prężnie i mamy wymianę doświadczeń z innymi koleżankami czy kolegami, to muszę powiedzieć, że tak jest. Taki jest stereotyp, czyli jak przyjeżdża się do danego ośrodka, to oni te ich wyniki, które przywozimy z danego miasta są powtarzane, tak? Nie rozumiem, bo wydaje mi się, że to są niepotrzebne koszty.
No dobrze, ale czy nie wiem, no bo tak sobie myślę, że lekarze też są zmęczeni. Jak słyszę od lekarzy, że przyjmują dziennie po 30, a nawet 50 pacjentów i to jest rzeczywiście, przepraszam za nazewnictwo przemiał, bo jeden za drugim pacjent wchodzi, wychodzi, to ten lekarz też ma być prawo zmęczony i być może też ma prawo się gdzieś w którymś momencie pomylić. Chociaż to już jest niedobrze, jak lekarz się myli. Tak jest. Wie pan co... Ja cały czas będę powracała do słów jednego z profesorów, który powiedział tak, że u niego pracownicy, lekarze pracują 24 godziny. W sensie takim, że nie ma, że kończy pracę o 14.30 i idzie dalej robić prywatę, to powiedział. Czyli proszę zobaczyć, jak mają nie być zmęczeni. Przyjmują 50 pacjentów, ale idą do swojego gabinetu i znowu przyjmują prawie taką samą liczbę. Więc jak mają mieć siłę, jak później mogą normalnie funkcjonować? To są ludzie, to jest organizm, który pracuje na takich obrotach do jakiegoś czasu. Proszę zobaczyć i przyjrzeć się, ile w tej chwili słyszymy, ilu lekarzy zmarło, ilu lekarzy jest chory, bo oni też są ludźmi. I też są... No tak sobie myślę, że telewidzowie niektórzy myślą, no znowu Kłakowskiego wpuścili do studia i labidzi, narzeka. Ten człowiek nic dobrego nie może powiedzieć. To ja poproszę, żeby pani powiedziała, czy pani coś w ostatnich latach dobrego w systemie zdrowia zauważyła? Ja myślę, że tak, że są naprawdę już duże zmiany, oby tylko były jeszcze bardziej skuteczne, bo naprawdę jeżeli chodzi o doposażenie, mogę powiedzieć troszeczkę o Częstochowie, bo to jest koszula zawsze jest bliższa ciału, więc proszę zobaczyć, ile jest naprawdę dobrego sprzętu, nowego sprzętu, który później pomaga pacjentom. A pacjenci mówią, i co z tego, pani Elu, i co z tego, jak ja chodzę już 3 lata do lekarza i on nadal mnie na to samo leczy? No właśnie, więc chciałabym, jak pan tu powiedział, żebyśmy sobie już nie narzekali, bo jest pan wspaniałym człowiekiem, który pokazuje prawdę i za to panu gratuluję. I przede wszystkim chciałabym tak podsumować i powiedzieć tak. Zróbmy wszystko, żeby było nam wszystkim dobrze, a przede wszystkim kochani lekarze, diagnozujcie nas bardzo dokładnie. Czyli nie skupiajmy się tylko właśnie na tym, że jak boli mnie kręgosłup, to jest kręgosłup, będziecie mi leczyć, a później się okazuje, że to jest zupełnie coś innego, że to na przykład nie kręgosłup, a może być nawet jelito, na które nie zwracamy uwagi. I tak się dzieje. Takie są powikłania chorobowe, więc życzę, bo uczą się tego, uczycie, jesteście wykształceni, to tym bardziej powinniście bardziej zadbać o tego pacjenta kompleksowo, nie zacieśniać się tylko nad jednym, że przez 3 lata badam, a później się okazuje, że pacjent umarł zupełnie na coś innego. Bardzo dziękuję. Też się przyłączam do tych życzeń. Pani Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.